Witajcie. Dzisiaj chciałbym trochę poopowiadać o przyponach do metod Federa. Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że film ten będzie raczej skierowany do ludzi początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z metod Federem, ale mam też nadzieję, że i ci bardziej zaawansowani znajdą tutaj coś dla siebie. Jeśli chodzi o przypony do metod Federa, firm jest masa, rodzajów jest masa. Na plecionkach, na żyłkach, bezzadziorowe haki, zadziorowe haki, no tego jest masa. Ale takim głównym, yy, według mnie oczywiście, sposobem podziału przyponów jest yy, kryterium ze względu na system montowania przynęty. I teraz tak, możemy wyróżnić z bagnecikiem lub igiełką. W sumie chyba najbardziej popularny z gumką. I z push stopem Takie trzy możemy wyróżnić, jeśli chodzi o system montażu przynęty. Zdarzają się też na samym włosie, tak jak skarpiarstwa jest to troszkę mocniej zapożyczone. I wtedy, ale taki push-stop musimy sami sobie montować. Więc te trzy to są główne. I teraz tak. Nasuwa się pierwsze podstawowe pytanie. Który jest najlepszy? no i tutaj was niestety zasmucę nie ma czegoś takiego jak najlepszy przypon już mówię dlaczego jeśli chodzi o metod Federa to swoich sił próbowałem już od dłuższego czasu mam swoje że tak powiem ulubione przynęty zresztą mam tutaj dzisiaj ze sobą wszystko znaczy wszystko, część bo wszystkiego ten pół samochodu zapakował i jeśli chodzi o zastosowanie przyponu to Według mnie głównym warunkiem warunkującym, znaczy głównym warunkiem warunkującym, głównym czynnikiem warunkującym, jakiego przyponu użyjemy, będzie to, jakiej przynęty używamy. A z kolei, jakiej przynęty używamy, przeważnie już warunkuje dany akwen. No bo na jednym akwenie sprawdzi się lepiej jedna przynęta, na drugim sprawdzi się lepiej druga przynęta. I teraz tak, do, do czego zmierzam? Dla przykładu mamy jakieś po prostu waftersiki. To jest akurat jakiś fluo. Nie? I teraz jego równie dobrze możemy o tu sobie nabić. Albo możemy też założyć na gumkę w poprzek. Ok, a co dalej? Będziemy mieli też waftersiki, ale z kolei takie bardzo malutkie. Sami zobaczcie to. Teoretycznie na gumkę, ok, ale tu musicie wtedy jeszcze dobrać odpowiednią średnicę gumki. Na pusz stopa niekoniecznie, bo jeśli się przewiercamy, no bo taki aspekt, takie wiertełko z igłą czy z jakimś hakiem, według mnie, must have, no to tu jest akurat ryzyko przy takie małej przynęcie, że ją po prostu rozwalimy. Więc tu jest główny aspekt. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy będą używać przynęty, przynęty przyponu z gumką. W każdej tylko i wyłącznie sytuacji nie ma wyjątków, tylko z gumką to jest najlepsze. Tu niestety nie ma takiej opcji. Musicie być zaopatrzeni w każdy rodzaj. No chyba, że łowicie tylko na jeden rodzaj przynęt. Bo też zwróćcie uwagę: na przykład tu mam zwykły softbelecik, nie żaden fluo i tak dalej. Tu możemy go ładnie pięknie nabić. Czy to na jakiś właśnie bagnecik, igiełkę, wkrętkę, tam jest różne te. I to sobie pięknie wisi. Ok. Elegancko, ale są też przynęty typu właśnie Belsik, które są niestety, ale twarde jak jasna, nie powiem co. I tutaj, no nie no nie, nie wbije, prędzej tą wkrętkę czy igłę złamie, a nie wbiję tego, więc tutaj już wchodzi w grę wiertełko. Przewiercamy się, albo wchodzi właśnie o takie urządzonko, gumeczka, pyk. instalujemy sobie naszego twardego dumbelsa. więc wszystko tutaj nam warunkują przynęty. Tak samo są też. Pelety z dziurą. Ja? Tutaj jeśli chodzi o przynęty czy firmy to jest stricte losowe. Po prostu ja ich używam. To nie jest nic sponsorowanego. I teraz tak to również możecie założyć na gumkę. Tutaj. W ten sposób że gumka jest tutaj opatulona dookoła. Ale zauważyłem też że jak już się troszkę że tak pamiętam peletu rozpuści to taka gumka lubi się z niego wtedy zsuwać. Wykonalne, można tak łowić, ok, ale często może być także wyciągnięcie, a tu przynęty nie ma, więc tutaj już wchodzi nasz przypon z pusz stopem. I teraz tutaj do tego właśnie przyda Wam się też bardzo często, właśnie wiertełko czy igła. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, tu akurat są fajne, duże te otwory, ale często, jak otworzycie sobie takie pudełka, to jedne te dziurki tutaj, o to, 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 to są większe, drugie są mniejsze. Jeśli będziecie tego push stopa przyciskać na siłę, to niestety, ale jest bardzo duża szansa, a nawet bym powiedział, że praktycznie, że prawie 100%, że on Wam niestety pęknie. A tak sobie bierzecie, o push stopika, on z jednej strony ma otworek, bierzecie sobie igiełkę, cyk, o, i przez dziurkę na drugą stronę. Pyk. Wisi. I to akurat według mnie jest najlepszy sposób zakładania peletu, jeśli mówimy tutaj o łowieniu na bardzo długich dystansach. Tutaj nie ma opcji, żeby to Wam spadło. Że jak się troszkę rozpuści, to Wam się ześlizgnie. Nie ma takiej opcji. Aczkolwiek to jest przynęta stricte tonąca. Wiecie, na niektórych łowiskach lepiej reagują na jakieś właśnie waftersy, może pop-upy, ewentualnie zamiast takiego peleciku, tu jeszcze macie, o, mikrokuleczki. Tam są 8-10 mm, tak, tu jest akurat ósemka. Te są też o tyle fajne, bo one są tutaj już nawiercone, nie? więc macie połowy roboty z głowy. Więc tak jak widzicie, no ogólnie... Nie ma czegoś takiego jak złoty środek, niestety. To się tyczy wszystkiego, zarówno tego naszego wędkarstwa, jak i życia. Yy, tu po prostu radzę mieć parę przyponów, parę rozmiarów, w zależności od tego, jakich przynęt używacie, no bo wiadomo, nie będziecie pewnie, tak jak ja, wariat, yy, używać wszystkich przynęt, bo to, że mam całą torbę różnych, różnych tych yy, akcesoriów, w sensie tych przynęt właśnie, różnych kolorków pływających, tonących, etc., etc., a i tak na końcu łowię na 3-4 przynęty. To tak jak ze spinningiem. Macie całą torbę przynęt, a na końcu i tak łowicie na 2-3. Więc tutaj też sobie to wszystko wybalansujcie, sprawdźcie od łowiska, które wy macie. Na sam koniec chciałbym tu jeszcze takich parę szczególików przekazać. Jeśli chodzi o soft palety, takie zwykłe, najzwyklejsze, tonące. Tu akurat mam o odmeusa jakąś czekoladę z orzechem, czy coś takiego. E to, jak nabijacie igiełkę, to żeby to się jak najdłużej wiecie, trzymało i tak dalej, to nabijajcie ją w ten sposób. Wzdłuż. Nie w poprzek. Bo zobaczcie, raz, że igiełka może być za długa, i ona Wam przejdzie na wylot, przez co pelek pęknie i przy obciążeniach, przy wyrzucie plus rozpuszczanie troszkę w wodzie, po prostu Wam się rozpadnie. I Wy będziecie mieli zestaw w wodzie, nie wiem, 5-10 minut, a się okaże, że po dwóch minutach, tu już w ogóle przynęty w okolicach haczyka nie ma, nie? Druga rzecz, jak używacie takich przynęt bardzo, bardzo maluszkich, to raczej skupcie się na tym, żeby te haczyki do nich też nie były za jakieś ogromniaste. My z zasady, gdzieś tam kiedyś wyczytałem, jak się zacząłem w ogóle z metodą tutaj, że tak powiem, użerać, to przynęta raczej nie powinna być większa w sensie ten łuk kolankowy, o tutaj na haczyku, nie powinien być jakoś mocno za duży w stosunku do przynęty, której używamy. Wiecie, żeby nie było jakiegoś dysonansu. Kurczę, nie wiem czy ja tu będę miał taki haczyk, to zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Widzicie mi tutaj to z powrotem. To jest akurat haczyk ósemka. I tu po prostu, o, jak dacie tutaj nawzdłuż, na wzdłuż, na ósemka jeszcze na opartego by była, ale jeśli będziecie na jakąś szóstkę, to to już będzie w ogóle straszna różnica. I niektórzy twierdzą, że to właśnie powoduje to, że tych brań mamy kapkę mniej, bo ten hak się rzuca na tle przynęty. Bla bla bla. Nie wiem, czy to będzie jakieś uzasadnione, musiałbym to przetestować, aczkolwiek od samego startu raczej. Yy, strzymam się tej zasady, żeby te haczyki jakoś nie były za ogromne. Też nie macie się co bać małych haków. Yy, osobiście byłem świadkiem jak na haczyku 14 i tam był przypon chyba 0,17. Yy, znajomy Grzesiu wyholował, to wtedy było chyba łowisko Kłodzionko, zresztą jest film. Tam miał karp 6 kg coś takiego, więc jest to jak najbardziej wykonalne. Nie ma co się bać małych haków, więc yy, spokojnie dacie radę. No to z takiego podsumowania dobieramy odpowiedni sposób montażu do przynęt, które posiadamy, czyli tak jak mówiłem dumbbell z dumbbells'owi nierówny, może się jeden sprawdzać lepiej na innym sposobie montowania, drugi jeszcze na innym. Potrzebujecie parę takich specjalnych akcesorii. jeśli używacie gumek to takiego rozwieracza, a reszta wiertełko z jakąś igiełką, to ma akurat taki zestawik, ciężki z nierdzewki. Bardzo fajna rzecz, służy już mi od kilku lat. I do karpiowania wam się przyda, czy do właśnie metodowania, nie ma najmniejszego problemu. I nie dajcie sobie wmówić, że coś jest najlepsze. Coś, co się sprawdza na jednej wodzie, może w ogóle nie działać na drugiej wodzie. I odwrotnie a wszystko po prostu tutaj zależy od tego, jak chcemy zaprezentować daną przynętę, jak ona jest skuteczna. I tutaj, właśnie do tego dobieramy sobie nasze przypony. Przepraszam, że niektórych może zawiodłem, że nie ma czegoś takiego jak przypon i przynęta, nawet uniwersalna, czy taka, wiecie, perfekto, no ale wędkarstwo byłoby za proste. Mam nadzieję, że tutaj się Wam coś przyda z tego, co przekazałem. Jak, jakbyście chcieli, żebym troszkę szerzej podszedł do tematu, bo tu już widzę, ponad 12 minut nagranie się zrobiło. To piszcie w komentarzach. Jak coś, to zrobię drugi filmik. Pogadam o czymś troszkę szerzej. Trzymajcie się, cześć!